Czerwony szlak rowerowy numer 1 to jedna z najbardziej popularnych tras dla miłośników jazdy na rowerze w województwie śląskim. Trasa ta rozpoczyna się w samym sercu Katowic i prowadzi przez malownicze okolice, obejmując Lasy Murckowskie, Tychy oraz Lasy Pszczyńskie, aż do swojego celu, miasta Pszczyna. Przejeżdżamy przez uroczą Dolinę Trzech Stawów. Trasa Czerwonego Szlaku ma całkowitą długość wynoszącą 52 km, oferując rowerzystom możliwość odkrywania uroków regionu śląskiego. Rozpoczynając podróż w Katowicach, w centrum miasta, rowerzyści mogą podziwiać różnorodność krajobrazów, przechodząc przez obszary takie jak Śródmieście, Os Paderewskiego, Muchowiec, Piotrowice Ochojec, Kostuchna i Podlesie. Kąpielisko w Dolinie Trzech Stawów. Następnie trasa kieruje się w stronę miasta Tychy, przechodząc przez Mąkołowiec, Wilkowyje i Wyry. Okolice Tychów oferują piękne widoki oraz przyjemne tereny do jazdy na rowerze, zachęcając rowerzystów do kontynuowania swojej podróży przez miejscowości Żwaków, Paprocany, Kobiór, Piasek, aż w końcu dotrą do malowniczej Pszczyny. Zabytkowy kamienny most w dzielnicy Podlesie. Czerwony szlak rowerowy numer 1 to nie tylko wspaniała okazja do aktywnego spędzenia czasu na rowerze, ale także doskonały sposób na poznanie piękna śląskiego krajobrazu oraz odwiedzenie ciekawych miejsc województwa śląskiego. Trasa w większości wiedzie przez lasy.
Jezioro Paprocany w Tychach to jedno z najpopularniejszych miejsc do rekreacji na świeżym powietrzu w województwie śląskim. Gdy tylko pojawi się dobra pogoda, to miejsce staje się oblegane przez tłumy ludzi, którzy chcą cieszyć się urokami tego przepięknego zakątka. To prawdziwy raj dla miłośników aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Na brzegu jeziora znajdują się liczne atrakcje, które przyciągają odwiedzających. Można tu spokojnie spacerować wśród zieleni, aktywnie biegać, czy też wybrać się na rowerową przejażdżkę. Dla miłośników wodnych przygód dostępny jest sprzęt do wypożyczenia, dzięki czemu można spróbować swoich sił na kajakach, rowerach wodnych czy windsurfingu. Osoby, które wolą leniuchować, mogą rozłożyć się na plaży i cieszyć się słońcem. Nad brzegiem jeziora, na południowo-zachodnim krańcu, znajduje się stary pałacyk myśliwski w Promnicach. Został zbudowany w 1861 roku przez księcia pszczyńskiego, Henryka Sihochberga, na miejscu starego, zaniedbanego dworu Promniców. Hochbergowie byli kiedyś jednym z najpotężniejszych rodów na Śląsku, posiadając kopalnie, huty, elektrownie, cementownie i sklepy. Dodatkowo, starannie zarządzali lasami pszczyńskimi, co sprawiło, że były one pełne dzikiej zwierzyny i ptaków. Koniec trasy znajduje się w Parku Zamkowym w Pszczynie, co daje rowerzystom doskonałą okazję do zwiedzenia tego urokliwego miasta oraz odpoczynku w otoczeniu przyrody.